Kasia potem tego powtarzała, zarówno do warsztatu z wyzwaniem, jak i do spotkań z pasją, aby dołączyć, musicie wypełnić i wysłać formularz rekrutacyjny, który zawiera kilka ciekawych pytań. Dla nas wasze odpowiedzi, które tam napiszecie, są bardzo ważne, więc postarajcie się w tym, co piszecie, ponieważ chcemy tworzyć taki program, w którym działają ludzie świadomi, odpowiedzialni, aktywni, chętni, rozumiejący też to, co my przekazujemy swoją marką. W drugim etapie rekrutacji przeprowadzimy analizę wszystkich formularzy zgłoszeniowych i na samym końcu poinformujemy was o wynikach rekrutacji, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Ja mam nadzieję, że będą to głównie pozytywne, bo nie lubię przekazywać złych informacji. Myślę, że Kasia również nie. Więc ta rekrutacja jest bardzo prosta i raczej nie powinna wam przynieść problemów. Na końcu powiemy, jaki jest harmonogram, żebyście się nie pogubili i nie spóźnili ze swoimi zgłoszeniami. Ważny jest element przygotowania studentów w warsztatach z wyzwaniem, ponieważ stawiamy was przed wyzwaniami. Wyzwania z założenia są trudne, więc nie zostaniecie sami absolutnie w tych swoich działaniach. Na każdym etapie, na każdym waszym kroku do realizacji warsztatu z wyzwaniem będziemy was wspierać. Będziemy was wspierać jako zespół projektora i będą was wspierać eksperci. Na samym początku zorganizujemy spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla wszystkich, którzy zrekrutują się do warsztatu z wyzwaniem. Co będzie na tym spotkaniu, to na razie wam nie powiem, żeby wam tej ciekawości trochę pozostawić. Po tym spotkaniu zaczniecie się logować i zgłaszać swoje projekty w naszym systemie, ponieważ taką, że tak powiem, ultranowością jest to, że w warsztatach z wyzwaniem nie musicie się zgłaszać z drugą osobą, nie musicie się zgłaszać z drugim studentem. Baza, platforma automatycznie wylosuje wam, taki system losujący, wylosuje wam waszego partnera do wyzwania. Dzięki temu będziecie mogli poznać ludzi z całej Polski, ludzi, z którymi prawdopodobnie nigdy w żadnym innym przypadku nie mielibyście szans się spotkać. Więc traktujcie to jako wartość dodaną, a nie kolejne wyzwanie. W kolejnym etapie będzie spotkanie szkoleniowe z ekspertem wyzwania. O tym spotkaniu też zostaniecie poinformowani, kiedy i o której godzinie ono się będzie odbywać. Z założenia będzie trwało 2 godziny. Więc podczas tych 2 godzin wydaje mi się, że sporo uda wam się wspólnie wypracować. Potem nastąpi czas na to, żebyście mogli opracować koncepcję swoich warsztatów na podstawie wszystkich materiałów, które wam udostępnimy, tych materiałów, które opracowali dla was eksperci. No i na każdym etapie możecie liczyć na nasze wsparcie. Tak jak powiedziałyśmy wcześniej, warsztaty z wyzwaniem, to wsparcie moje i Marty. W zależności od wybranego wyzwania, ja lub Marta będziemy was wspierać poprzez indywidualne spotkania, czy też konsultacje, ale tuż przed samym warsztatem możecie też liczyć na próbę generalną, żeby już tak być przygotowanymi na tip-top, z taką świadomością, że nic nie może się podczas warsztatów z wyzwaniem zawalić, więc wydaje mi się, że będziecie tutaj zaopiekowani od początku do końca. Więc przejdźmy teraz do rekrutacji szkół, która w przypadku warsztatów wyzwaniem i spotkań z pasją jest tożsama, dlatego też powiem i o jednym, o drugim i Kasia sobie potem już nie będę po mnie powtarzać. Składa się ona, że tak powiem, z czterech kroków czy etapów. W pierwszym etapie to my rozsyłamy informacje o tym, że rozpoczyna się tura w projektorze. No chyba, że ktoś trafi do nas poprzez informacje, które zamieszczamy, nie wiem, na naszej stronie internetowej czy w jakichś innych mediach, gdzie uda nam się dotrzeć. I nauczyciele wysyłają do nas zgłoszenia na wskazany adres mailowy. Tutaj wyświetla się ten adres. Inny jest adres dla warsztatów z wyzwaniem, inny dla spotkań z pasją. Więc warto teraz, mówię to do wszystkich nauczycieli, którzy są z nami, warto je teraz szybko zanotować i zaraz po webinarze wysyłać do nas zgłoszenia. Albo zrobić screena, pozwalamy na to, oczywiście. Tak?
I w następnym kroku jako zespół projektora, ja lub Mara bądź Kasia będziemy się kontaktować ze szkołą z decyzją o tym, czy szkoła zakwalifikowała się do warsztatów z wyzwaniem lub spotkań z pasją. I tu jest też ważna informacja, że na warsztatach z wyzwaniem my będziemy z Martą się kontaktować, które wyzwanie będzie realizowane w danej szkole. Dlatego zgłaszamy się do warsztatów, a nie do konkretnego wyzwania. No i ostatnim krokiem będzie rejestracja na platformie projektora. To też jest nowość i też jakby krok po kroku rozpisujemy, co trzeba zrobić, żeby się na niej właściwie, dobrze, prawidłowo i bez problemu zalogować. I przejdźmy teraz do ostatniej części warsztatu z wyzwaniem, ostatniej, ale najdłuższej. Więc uzbrójcie się teraz w cierpliwość i uważnie słuchajcie, ponieważ przedstawiam Wam model warsztatów z wyzwaniem. Ważne były wyzwania, bo i w tych czterech wyzwaniach będziecie działać. Ważni byli eksperci, bo oni z Wami będą troszeczkę się do tego przygotowywać, ale model jest niezwykle ważny, żebyście wiedzieli, w jaki sposób te wyzwania będą przez Was podejmowane. O czym są zajęcia? Jest to chyba już jasne. Zajęcia odbywają się w tematach związanych z czterema wyzwaniami: pozytywnego ja, szczęśliwego ja, świadomego ja, odpowiedzialnego ja i aktywnego ja. Zajęcia prowadzicie w zespole studentów, który składa się z dwóch wolontariuszy. Tak jak już wiecie, nie dobieracie sobie kolegi bądź koleżanki. Tutaj partnera dobierze Wam platforma, gwarantuje świetne emocje przy tym. I następuje właśnie przygotowanie Was do tego, abyście byli gotowi w 100% na podjęcie wyzwania. Dla kogo są zajęcia? Zajęcia są dedykowane, i tutaj też jest nowość, nie dla wszystkich, ale są dedykowane dzieciom w klasach 4 i 6, w szkołach na wsi i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców. Uprzedzę pytania, na przykład dlaczego to są klasy tylko 4 i 6? Dlatego, że materiały przygotowane przez ekspertów są dostosowane do dzieci właśnie w tym wieku. Więc nie musicie się martwić abstrakcyjnych rzeczy, których na przykład dzieciaki nie zrozumieją albo zrobią na Was wielkie oczy i o co chodzi, ponieważ te materiały są idealnie wpasowane akurat w ten wiek. No i w zajęciach bierze udział cała klasa. Gdzie odbywają się zajęcia? Zajęcia odbywają się online, czyli w przestrzeni wirtualnej. Do tego też Was przygotujemy i o tym też będziemy Wam mówić na spotkaniach, ale też na próbie generalnej, której będziecie pewnie potrzebować, żeby przećwiczyć niektóre rzeczy online. Kiedy odbywają się zajęcia? Warsztaty są zajęciami dodatkowymi, w związku z czym terminy ustala nauczyciel. Wy kontaktujecie się z nauczycielem. Kontakt oczywiście będzie dla Was dostępny na platformie i z nauczycielem ustalacie, kiedy zajęcia mogą się odbyć i jak odbywają się zajęcia. Studenci łączą się online z nauczycielem i klasą. Nasza rekomendacja jest taka, aby wszystkie dzieci znajdowały się w jednej sali informatycznej i dzieci pojedynczo lub w dwójkach mogły mieć do dyspozycji jeden komputer, mikrofon, opcjonalnie kamerkę. Tak, rekomendujemy taki model, ponieważ wtedy studenci mają dużo większą szansę na to, żeby wykorzystać narzędzia do pracy online. Z tymi narzędziami też Was zapoznamy, więc wiemy też z doświadczenia, że dzieci uwielbiają działać w tych wszystkich Jamboardach, Mentimeterach, Answer Gardenach. Więc u nas tego też przygotujemy i chcemy, żeby jak najwięcej można było z tego korzystać, więc taka jest nasza rekomendacja. Jeżeli natomiast w jakiejś szkole nie będzie takiej możliwości i dzieci nie będą mogły się spotkać w sali informatycznej, to każdy z takich przypadków będziemy już rozwiązywać indywidualnie z nauczycielem i ustalać, czy na przykład nie zrobimy tak, że po prostu studenci połączą się z klasą, która będzie w jednej sali tak zaaranżowanej, żeby udało Wam się poprowadzić zajęcia tą konkretną metodą. I każda klasa bierze udział w zajęciach, które składają się z dwóch spotkań ze studentami i jedną pracą, która jest realizowana między tymi spotkaniami. Pierwsze spotkanie trwa
około 2 razy 45 minut. Nie zakładamy, że musi tyle trwać, to jest maksymalny czas tego pierwszego spotkania. Potem następuje praca w grupach, która jest realizowana z nauczycielem. Jest ona kontynuacją tego, co wydarzyło się na pierwszym spotkaniu, a na drugim spotkaniu jest podsumowanie i omówienie wszystkiego tego, co dzieci wypracowały przez ten czas pracy na pierwszym spotkaniu i pracy w grupach realizowanej z nauczycielem. I tutaj założyłam, że to spotkanie ma trwać 45 minut. I w pierwszej turze klasa bierze udział w zajęciach, które dotyczą jednego wybranego wyzwania. Takie jest założenie na pierwszą turę. Jak to będzie wyglądało w przyszłości, na razie Wam tego nie zdradzę. I teraz Wam przedstawię coś, jakby powiedzieć, może nie wow, ale coś może dla Was nowego i niespodziewanego, czym jest metoda projektora i w jaką rolę się wcielacie, będąc wykonawcami metody, będąc osobami, które podejmują się wyzwania z dziećmi. Nam zależy na tym przede wszystkim, żebyście nie występowali w roli osoby wyżej, osoby w roli wykładowcy. Fajnie by było i nawet nie tyle, że fajnie by było, ale celem jest, abyście stworzyli z dzieciakami drużynę, która wspólnie podejmuje się wyzwania współczesnego świata, szuka rozwiązań, generuje pomysły, eksperymentuje i rolą dzieci tutaj jest właśnie, że one sobie te pomysły mogą wygenerować podczas dyskusji, rozwiązać te problemy, eksperymentować, współpracować z rówieśnikami, natomiast rolą studentów jest to, aby dzieciakom towarzyszyć w tej drodze, aby stworzyć warunki do takiego poznawania świata, aby zadawać pytania, które będą pobudzały krytyczne myślenie czy kreatywność, stwarzać przestrzeń do tego, żeby dzieci mogły zadawać swoje pytania, żeby nie obawiały się zadawać pytań, ale też poruszać takie tematy, które są bliskie doświadczeń dzieci. Nie jakieś abstrakcyjne, wyciągnięte z podręcznika, ale tematy, które... nie takie, które są bliskie do podręcznika, ale tematy, które, nie wiem, dzieją się w klasie, albo dzieją się w szkole, albo dzieci mogą sobie te tematy, te problemy porozwiązywać na gruncie swojej klasy. W materiałach, które przygotowali dla Was eksperci, będziecie mieć wskazówki do tego, jak poprowadzić zajęcia, w których najpierw sprowokujecie dzieci do krytycznego myślenia, poprowadzicie z nimi dyskusję na temat wyzwania, które podejmiecie, a później jak dzieci będą mogły generować pomysły, rozwiązywać te problemy, które zostaną wypracowane, a w następnych zajęciach po prostu pracować nad rozwiązaniami i wdrażaniem tych rozwiązań. To by było wszystko o warsztatach z wyzwaniem, ale ja bym chciała przekazać głos Marcie bądź Kamili, bo ja tutaj zdominowałam to wystąpienie, nie pozwoliłam nikomu mówić do słowa, bo są takich powodów. Więc jeżeli Marta bądź Kamila mają się do dodania, to jest najlepszy czas. Tak, ja bardzo chętnie też powiem taką jedną rzecz. Tych rzeczy, o których ty, Monika, powiedziałaś i tak jak widzicie, jest sporo. Ale wiecie, to jest na pewno to jest nowość, więc chciałabym Wam tylko powiedzieć, żebyście się nie bali do tego dołączyć, że możecie śmiało też spróbować takiego nowego sposobu działania w projektorze. My te zajęcia też wybraliśmy pod tym kątem, żeby trochę uzupełnić ten program szkolny. Szkoła ma swoje zadania, musi przygotować też do egzaminów, do takiej ogólnej wiedzy o świecie, ale w projektorze wprowadzamy taki nowy element takiego przygotowania do życia, co jest też bardzo ważne dla wielu nauczycieli, z którymi rozmawialiśmy, bo też oni powiedzieli nam, że szkoła to nie jest tylko nauka przedmiotów, bardzo dużą rolę ma też takie wychowanie i tutaj zapraszamy Was, studenci i nauczyciele, do tego, żeby tym dzieciom dać też taką dawkę takiej wiedzy o świecie bardzo aktualnej. To są trudne tematy, jak sami zobaczycie, czasem takie bardzo skomplikowane, ale dzięki tym ekspertom, którzy się włączyli, one będą też proste dla dzieci i mamy nadzieję też, że dla Was studenci też będą one zrozumiałe, więc śmiało spróbujcie po prostu też czegoś
czegoś nowego. Więc tutaj zaraz Kasia zaprezentuje też spotkania z pasją. Można robić dwa produkty jednocześnie, więc jeżeli tylko macie trochę czasu i chcecie naprawdę wykorzystać go dobrze, ten wolny czas, to zapraszamy Was do tego, żeby zainspirować te dzieci do poznawania świata, zarówno pasji, które gdzieś tam w nich drzemią, tak jak w Was kiedyś i je cały czas rozwijacie, tak samo jak do tych wyzwań współczesnego świata. No i tak jak Monika wspomniała, naprawdę tutaj takie przygotowania ze strony zespołu i ze strony ekspertów jest dość duże, więc mamy nadzieję, że też skorzystać dla siebie w tych czterech dziedzinach. Dzięki. Dobra, się zgłasza. Tak, zgłaszam się, żeby też właśnie powiedzieć, w sumie Dominika trochę o tym mówiłaś, ale wydaje mi się, że warto to też tutaj podkreślić, myślę, że przede wszystkim dla studentów, ale dla nauczycieli też, że my w żaden sposób, ani w wyzwaniach, ani też w spotkaniach z pasją, nie oczekujemy od Was, że będziecie to jakimiś specjalistami czy ekspertami w tych tematach. Bardziej nam chodzi o to, żeby to było spotkanie, żebyście się też z dziećmi razem zastanowili nad pewnymi tematami, podeszli do tego dosyć tak krytycznie, ale też kreatywnie. Tu nie chodzi o to, żebyście wpajali im jakąś wiedzę na te tematy, ale raczej właśnie wzbudzali takie zaciekawienie i świadomość. Bo nie wiemy, jak będzie wyglądał świat za paręnaście lat i czy tak naprawdę ta wiedza im się przyda w przyszłości, ale jeżeli wy w sobie poprzez te spotkania i też zaszczepicie to w dzieciach jakiś taki sposób myślenia, jakieś takie podejście do świata, które będzie takie krytyczne, nie przyjmowanie wszystkiego tak po prostu jak jest, tylko zastanowienie się nad tym, tworzenie, takie wiecie, podejmowanie decyzji, czy właśnie wyrabianie własnego zdania, to po prostu wtedy żyje się lepiej i te wyzwania, które my tu mamy i tematy są tak dobrane właśnie, tak jak Kamila też mówiła, żeby z jednej strony właśnie uzupełniały tą edukację szkolną, co myślę, że też może być właśnie ciekawe dla dzieci, że jest to trochę coś innego, ale też są takie, że one wypełniają to, co jest we współczesnym świecie, a z drugiej strony są też tak różnorodne, że mam nadzieję, że po prostu każdy z Was znajdzie tutaj jakiś temat, który jest dla Was ciekawy, ale one są tylko jakimś takim przenośnikiem tego, bo ta metoda, którą tutaj Wam proponujemy, jest tak naprawdę kluczowa, żebyście mogli się spotkać, pomyśleć nad czymś, porozważać to i spróbować stworzyć razem coś fajnego i zacząć jakieś ciekawe działanie, które i Wy, mam nadzieję, dobrze zapamiętacie i dzieci też, więc mam nadzieję, że się będziemy widzieć już niedługo. Dobrze, więc jeżeli już ani Marta, ani Kamil, ani Kamila nie mają nic więcej do dodania, jeśli chodzi o warsztaty z wyzwaniem, chyba że Kamil się zgłasza, nie. No to myślę, że Kasia może zacząć swoją opowieść o spotkaniach z pasją. Tak, więc jesteśmy tutaj już od 45 minut, ja się z Wami witam właściwie dopiero teraz. I tak, opowiem Wam o spotkaniach z pasją. Spotkania z pasją dla tych, którzy działali do tej pory w projektorze, będą, wydaje mi się, dosyć bliskie. I to jest ta oferta projektora, ta propozycja, która najbardziej nawiązuje do dotychczasowych projektów. Tutaj może powiem o różnicy takiej między spotkaniami z pasją a warsztatami z wyzwaniem. Ja bym powiedziała, że w spotkaniach z pasją to wy, studenci, jesteście ekspertami, ponieważ w czasie spotkań z pasją, znaczy idea spotkań z pasją jest taka, że jedziecie, no może inaczej, przekazujecie czy prezentujecie dzieciakom swoją pasję, czy to będzie pasja związana ze studiami, czy to będzie inna pasja, nie ma to znaczenia, chodzi o przekazanie dzieciom, przedstawienie dzieciom swojej wartościowej pasji i danie im możliwości spróbowania podczas warsztatów właśnie tej waszej pasji i dzięki temu umożliwienie im odkrycie siebie i odkrycie ich pasji. I tak, przygotowanie studentów. Tak jak powiedziałam, to wy jesteście ekspertami, jeżeli chodzi o wasze zainteresowania. W związku z tym, no my nie jesteśmy kompetentni, żeby wam
merytorycznie w tej kwestii coś jeszcze doradzić, ale na pewno spotkamy się, wszystkie osoby, które zakwalifikują się w tej, do tej tury, tutaj o turach jeszcze Monika będzie opowiadała, wszyscy, którzy się zakwalifikują, wezmą udział w spotkaniu online, będzie to takie spotkanie informacyjno-integracyjne. Liczymy na to, że będą tutaj zarówno nasi, będziecie zarówno wy, nasi dotychczasowi wolontariusze, ale też osoby nowe, w związku z tym będziemy się integrować. Będzie też możliwość przeprowadzenia, podobnie jak w przypadku warsztatu z wyzwaniem, próby technicznej. Ponieważ widziałam, że tutaj pojawiają się na czacie pytania, kiedy projekty takie zwykłe z wyjazdem, z wizytą w szkole. Na razie spotkania z pasją też będziemy realizować online. Było pytanie o to, kiedy właśnie wrócą spotkania, projekty stacjonarne. Tutaj oczywiście zdecyduje w dużej mierze koronawirus. Także kiedy sytuacja się unormuje, będziecie mogli jeździć do dzieciaków i spotykać się z nimi stacjonarnie w szkołach oko w oko. Jak teraz troszkę o modelu. Tutaj no nie będę, nie ma jakichś wielkich nowości, to jest to, co w dużej mierze znacie. Tak jak już mówiłam, zajęcia są o każdej waszej wartościowej, ciekawej pasji, czy to naukowej, związanej ze studiami, czy pozanaukowej. Kto prowadzi zajęcia? Zajęcia, tak jak do tej pory, prowadzi zespół wolontariuszy, studentów w grupie dwu- lub trzyosobowej. I jeszcze tutaj dodam, że w przypadku spotkań pasją. Nie jesteście dobierani losowo. No, trudno może byłoby zrobić projekt o jednej pasji, nie wiem, komuś, kto zajmuje się robotyką i kto uczy tańca. W związku z tym wy dobieracie się według waszego uznania. Dla kogo są zajęcia? Tutaj zajęcia dedykowane są trochę szerszej grupie wiekowej, czyli dzieciom od klas czwartej do ósmej. Siódma, ósma klasa to jest taki czas takich pierwszych wyborów odnośnie przyszłości, w związku z tym takie zajęcia na pewno pozwolą dzieciakom, czy już młodzieży, bardziej się dookreślać. W tej turze jeździmy tylko do małych miejscowości, do 20 tysięcy mieszkańców. Gdzie odbywają się zajęcia? Na razie, tak jak mówiłam, zajęcia odbywają się online, na takich samych warunkach jak w przypadku warsztatów z wyzwaniem. Na pewno ogłosimy, bardzo głośno powiemy o momencie, kiedy będziecie mogli jeździć już do konkretnych szkół, ale dzięki temu, że zajęcia na razie odbywają się online, mamy też szansę dotrzeć do dzieciaków w całej Polsce. Do tej pory były takie tereny, gdzie no nikomu nie udało się dojechać, teraz będziecie mogli i do tych dzieciaków dotrzeć. Kiedy odbywają się zajęcia, termin ustalacie z nauczycielem. To są zajęcia dodatkowe, w związku z tym mogą być w godzinach dosyć różnych. Wszystko ustalacie z nauczycielem. I jak odbywają się zajęcia? To jest, może powiem tak, spotkania z pasją to są dwa spotkania studentów z dzieciakami. Pierwsze spotkanie to jest taka integracja was z dzieciakami, dzieciaków między sobą, a także przedstawienie w ciekawy sposób pasji swojej. I tutaj te zajęcia trwają do 90 minut, też nie określamy sztywno, ale przyjmujemy, że do 2 godzin lekcyjnych. Drugie spotkanie to już jest spotkanie takie warsztatowe, gdzie raczej oddajecie pole do popisu dzieciom. Tutaj prowadzicie warsztaty, przygotowujecie warsztaty dotyczące własnej pasji. To spotkanie też trwa maksymalnie 90 minut.
I tak, przygotowanie, a może tak, Monika wybrała tutaj kolejność właściwą, czyli tak, kieszonkowe. Na projekty realizowane w ramach spotkań z pasją będziecie mieli dofinansowanie. W przypadku spotkań stacjonarnych będzie to do 200 zł. Tutaj pokrywamy Wam koszty materiałów na warsztaty i koszty transportu. W przypadku spotkań online będzie to 150 zł. I tutaj są to, finansujemy koszty materiałów. I jeżeli chodzi o wsparcie finansowe, to mamy dla Was dużą nowość, duże ułatwienie, wydaje mi się, zwłaszcza dla studentów, dla Was, którzy jesteście studentami, ponieważ od tej edycji nie zakładacie własnych pieniędzy, nie musicie też przedstawiać nam jakichś dokumentów w postaci faktur. Tutaj dostajecie przedpłatę jeszcze przed wyjazdem na projekt, czy przed realizacją projektu, żebyście mogli zakupić materiały i nie ponosić kosztów własnych, nie zakładać własnych pieniędzy. Więc to jest duże, duże ułatwienie dla niektórych. Wiemy, że był to kłopot. Teraz go zlikwidowaliśmy. A więc tak, najważniejsze podsumowanie. Aha, powiedziałam już wszystko. Aha, ja już wszystko nie powiedziałam. Gasza eksplodowała. Okej, dobrze, więc tutaj czy jakieś pytanie wyłowiłam jedno, na resztę pytań odpowiem w późniejszym dobrze czasie. Więc ja teraz, chyba że ktoś z Was chce dodać parę zdań o spotkaniach z pasją, nie wiem, Kamila się wyrywa, Kamil bądź Marta. Wiecie co, ja może tylko dodam właśnie, bo wiem, że ten online niektóre osoby trochę przeraża, ale naprawdę w tej formie też można fajnie poprowadzić zajęcia i myślę, że tutaj ważne jest to, co powiedziała Kasia, że wtedy możemy dotrzeć do takich szkół, do których ciężko było nam dotrzeć stacjonarnie, więc może właśnie to jest pomysł, żeby wykorzystać ten czas teraz i przygotować coś w online. No i dla Was to też jest super możliwość rozwinięcia się, jeśli chodzi o wykorzystanie różnych aplikacji i narzędzi internetowych, żeby jeszcze uatrakcyjnić te zajęcia, więc no ja Wam polecam tą formę, póki jeszcze jest dostępna. To może ja tylko dodam, że w tej ofercie, która jest dla Was, to pewnie jak już się zdążyliście zorientować, to dajemy wszystkiego 200% więcej, czyli po pierwsze dajemy dwa produkty, które są przed Wami na stole do wyboru. Po drugie, dajemy ogromne wsparcie zespołu, bo ten program i student w tym programie był dotychczas bardzo samodzielny i to wymagało i dużej dyscypliny, ale też dużego przygotowania. Tutaj to wsparcie Was wyposażymy. Kolejna taka zmiana to jest też ta dwustopniowa rekrutacja, bo chcemy, żeby do programu nie trafiały przypadkowe osoby i nie było osób, które, nie wiem, zakładają konta i nie podejmują działania. Także mamy nadzieję, że te zmiany usprawnią i naszą komunikację, ale tak naprawdę, że program będzie skuteczniejszy, czyli że będziemy docierać do szkół i do dzieciaków, które no, czekają na zajęcia prowadzone przez Was. Jeszcze chciałam powiedzieć o tym naborze do naszego programu, że dotychczas, tak jak Kamil powiedziałeś, że dołączyć można było w każdym momencie. A teraz będziecie mogli dołączyć do naszego programu 4 razy w roku. 4 razy. Rekrutacja będzie 4 razy i 4 razy możecie wybrać sobie opcje, w której chcecie działać. Warsztaty z wyzwaniem, spotkania z pasją. Będziemy działać też dynamicznie w czasie, bo chcielibyśmy, żeby każda szkoła, która się do nas zgłosi, otrzymała albo warsztaty, albo spotkania. Stąd startujemy, już teraz trwa rekrutacja do naszego programu, kończymy ją 18 października, a potem następna tura i następny nabór będzie startował 1 grudnia, więc jeżeli się zgłosicie teraz, będziecie mogli zrobić te swoje pierwsze projekty, popróbować się też w wersji online przez cały listopad.
Zgłaszałam się. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć parę słów o rejestracji zarówno wolontariuszy, jak i szkół. Jeżeli, właściwie teraz do dotychczasowych wolontariuszy słówko, nie przestraszajcie się, jeżeli nie będziecie na razie mogli się zalogować do stałej, znaczy na dotychczasową platformę, do dotychczasowej bazy. Ponieważ bazę zmieniamy, będziemy teraz mieli nową platformę, ona już przechodzi testy, przeszła testy, osoby, które z niej korzystały, są bardzo, bardzo zadowolone. Także tą platformę udostępnimy Wam w momencie, kiedy ogłosimy wyniki rekrutacji zarówno wolontariuszy, jak i szkół. I wtedy zaprosimy Was do zarejestrowania się na nowej platformie, powiemy, jak to zrobić. Dobrze, ja teraz tutaj odpowiadając na zapytania o tym, że jak to nie ma rekrutacji przez cały czas, przedstawię Wam harmonogram edycji. Już troszeczkę Kamila o tym wspomniała. Edycja jest podzielona na 4 tury i w 4 turach będzie się ta rekrutacja odbywała, więc można by założyć, że ona się odbywać będzie cały czas. Bo będzie się działa przez cały rok, ale w określonym terminie, żebyście mieli świadomość, do czego się rekrutujecie, po co się rekrutujecie i co w danym momencie należy zrobić w programie, czy w warsztatach, czy w spotkaniach z pasem, do których się zrekrutowaliście. To dotyczy z jednej strony tego, że będziecie mieć fajne, mi się wydaje, spotkania integracyjne z Kasią, ale też będziecie mieć super spotkanie integracyjne ze mną i z Martą, ale też z ekspertami, więc tutaj harmonogram rekrutacji i taki naprawdę spięty harmonogram edycji jest bardzo ważny. To jest bardzo ważna informacja zarówno dla studentów, jak i dla szkół, bo od tego roku dostosowaliśmy harmonogram edycji do zarówno roku akademickiego, jak i roku szkolnego. Edycja startuje w październiku, więc kiedy u Was następuje intensywne rozruszanie się na uniwersytecie, to liczmy na to, że startuje również intensywne rozruszenie się w projektorze. I tak jak widzicie, ten rok akademicki jest podzielony na pierwszą turę, która trwa w październiku, listopadzie, druga tura w grudniu i styczniu. W lutym dajemy Wam czas na przerwę międzysemestralną, dajemy Wam czas na to, żeby odpocząć, żeby zastanowić się nad tym, jak dalej chcecie działać w projektorze, ale to jest czas dla nas, żebyśmy my mogli sprawdzić, co zadziałało najlepiej, co zadziałało trochę może gorzej i pomóc wam w dalszej realizacji projektów. Kolejna tura, czwarta, to jest marzec i kwiecień, no i czwarta tura to jest maj i czerwiec. W lipcu i w sierpniu planowane są projekty wakacyjne, o nich bliżej będziemy Was informować, kiedy przyjdzie czas na wakacje, do wakacji jeszcze kawał czasu. Natomiast we wrześniu również będzie można organizować spotkania z pasją. Bo ponieważ warsztaty z wyzwaniem zaplanowane są tylko na te 4 tury, ale spotkania z pasją również we wrześniu. Ja jeszcze może odnośnie tego harmonogramu i rekrutacji, czy zgłaszania się do każdej tury. Wam też łatwiej będzie określić się w perspektywie 2 miesięcy, niż określić się raz na cały rok, tak będę działał. Tak wydaje mi się, że to jest też dla Was takie wygodniejsze. Dobrze, i harmonogram pierwszej tury wygląda następująco. Tak jak widzicie, rekrutacja już trwa od 6 października, potrwa do 18, to jest niedziela, więc pospieszcie się, bo w niedzielę nie każdy myśli o tym, żeby się rekrutować. 21 października otrzymacie od nas informację zwrotną dotyczącą rekrutacji. 26 października odbędzie się spotkanie online z zespołem, będzie osobne spotkanie dla warsztatów z wyzwaniem ze mną i z Martą i osobne spotkanie online z zespołem spotkań z pasją z Kasią i Eweliną. Między 27 a 30 października odbędą się spotkania online z ekspertami. Tak jak Wam mówiłam, dostaniecie informacje, kiedy to spotkanie będzie się odbywać. I między 2 a 27 listopada trwa realizacja projektów. Spotkanie z pasją jest to chyba troszeczkę
wcześniej. Tak, spotkania z pasją, projekty można realizować od razu następnego dnia po naszym spotkaniu, bo tutaj nie potrzebujecie dodatkowego przygotowania. Tak. Sam jesteś ekspertami, tak, jak już nie chciałam, więc sama możecie się spotkać i się nawzajem wyszkolić. No i 30 listopada, o tym mówiliśmy ostatnim razem, że robimy spotkanie podsumowujące w Andrzejki i sprzedaliśmy suchara, że Kasia umie w Andrzejki. Więc myślę, że będziemy się fajnie bawić wspólnie na to spotkanie podsumowujące, bo dowiecie się, jak wyglądała tura, co się działo w turze, jakie były projekty realizowane, jak ile, w jakich ilościach, w jakich liczbach, ile was było, ile dzieciaków, ile radości, ile samych pozytywnych rzeczy się wydarzyło w przeciągu tury. I harmonogram pierwszej tury dla szkół jest trochę krótszy. Tutaj do 18 października też trwa. Też trwają zgłoszenia szkół na adresy mailowe, które wcześniej zostały wysłane, czy tam zaprezentowane. Tak samo jak do studentów 21 października będziemy kontaktować się ze szkołami, aby poinformować o wynikach rekrutacji i o tym w przypadku warsztatów, jakie wyzwanie będzie realizowane w danej szkole. No i do 26 października szkoły będą miały czas na to, żeby zalogować na platformie. Po to te szkoły muszą się zalogować, żebyście wy, drodzy studenci, mogli na szkołę konkretną natrafić, bo to też będzie losowe w warsztatach zezwaniem. Dobrze, więc to są podstawowe informacje dotyczące harmonogramu, chyba że jeszcze Marta bądź Kamil i Kamila mają coś do dodania, więc zapraszam. Nie? To znaczy, może tylko jedna informacja jeszcze taka uzupełniająca, bo tam była informacja, że co dwa miesiące mamy kolejną turę. Ja chcę powiedzieć jedno, że osoby, które założą już swoje konta na naszej platformie, czyli których zaprosimy do udziału realizacji w turze, większość komunikacji będzie się odbywała już przez samą platformę, czyli mając konto na platformie, możecie tam podejmować i zgłaszać się do działań. Tak samo dotyczy placówek edukacyjnych. Także pamiętajcie o tym, że zaprosimy was do rejestracji na nową platformę, do założenia tam kont i cała komunikacja z osobami, które zaprosimy do udziału w programie. Powtarzam, zaprosimy, bo rejestracja w programie jest dwuetapowa. Będą się z nami te osoby, te placówki komunikować przez platformę projektora, także nie będzie jak gdyby powtarzania tych kroków i zakładania kilku kont, jedno konto na platformie w zupełności nam i wam myślę, że wystarczy. Okej, w takim razie ja zakończę udostępniać prezentację, bo chyba będzie czas na pytania. Okej, pierwsze pytanie. Od kiedy planowany jest powrót do zajęć fizycznych, a nie tylko online? Kasia już odpowiadała, ale może chce jeszcze raz powiedzieć. Tak, powiem może jeszcze raz. W przypadku powrót do zajęć fizycznych, czyli ja rozumiem wyjazdów do dzieciaków, wiąże się z koronawirusem i w momencie, kiedy no, zmniejszy się zagrożenie, my podejmiemy decyzję i na pewno bardzo jasno, głośno i wyraźnie was o tym poinformujemy. Natomiast warsztaty z wyzwaniem będą realizowane tylko online. Tutaj nie ma możliwości wyjazdu do dzieciaków. Dzięki, Daniel, za pytanie. Jaka platforma online będzie wykorzystywana? Do prowadzenia zajęć z dzieciakami będziemy wykorzystywać Zooma. Jeżeli to o tę platformę było pytanie. $200 to dotacja na dwa spotkania, czyli po złotych na jedno. Spotkania, to znaczy tak, w ramach jednego spotkania z pasją, to takie troszkę może zamęt, jeżeli chodzi o nazewnictwo, mamy jeden projekt w ramach spotkań z pasją, na jeden projekt dostajecie kwotę $200, stacjonarnie 150 online. Jeden projekt to są
Dobrze, mówię tak, jeden projekt w ramach spotkań z pasją to są dwa spotkania i na te dwa spotkania łącznie dostajecie do 200 zł stacjonarnie, 150 online. Zrozumieliśmy, chyba. Daniel, jasne? Niech Daniel potwierdzi, czy jasne, czy nie, to jest logiczne. Okay. Ile projektów maksymalnie na jedno spotkanie? Nie rozumiem. Nie rozumiem pytania, muszę przyznać, bo spotkanie, rozumiem spotkanie z pasją? Czy nie? To może ja powiem, tak jak rozumiem to pytanie, ile projektów maksymalnie na jedno spotkanie. Pewnie to jest przez to, że troszeczkę projektor zmienił nazwy, ale tak naprawdę można powiedzieć, że teraz projekt to jest albo wyzwania, warsztaty z wyzwaniem, albo spotkania z pasją. To jest też jeden projekt, czyli spotkanie to jest jeden, spotkania z pasją to jest jeden projekt. Tak jak do tej pory mieliście projekty, w których dwa razy jeździliście do dzieciaków, albo raz, albo trzy, prawda? To teraz już nie będzie takiego rozróżnienia i że wyjeżdżacie raz, dwa lub trzy, tylko każdy projekt w ramach spotkań z pasją to są dwa spotkania z dzieciakami. Tak samo w warsztatach z wyzwaniem, to też jest projekt, to jest rodzaj projektu, który składa się z dwóch spotkań też ze studentami. Mam nadzieję, że to jest takie w miarę zrozumiałe, bo tutaj jest taka zmiana w nazewnictwie. Zazwyczaj nazywaliśmy wszystko projektami po prostu, dwuspotkaniowymi, jednospotkaniowymi, a w tej chwili mamy projekt tylko dwuspotkaniowy, a różnią się tym, że w spotkaniach z pasją macie tutaj wachlarz różnych rzeczy do wyboru, a w warsztatach z wyzwaniem wybieracie sobie jedno z czterech wyzwań współczesnego świata i działacie z dzieciakami. Albo taki projekt albo taki, więc teraz są tylko takie dwa rodzaje projektów. Mam nadzieję, że to jest mniej więcej ok, dzięki, że udało mi się to wyjaśnić. Jasne. Super. Ile osób max na spotkanie z pasją? Tak jak do tej pory, 2-3 osoby. W jednym projekcie bierze udział 2 do 3 osób w spotkaniach z pasją. Czy można poprowadzić dwa razy takie samo spotkanie z pasją tylko dla innych szkół? Jasne, jak najbardziej. Myślę, że nawet można poprowadzić dwa razy takie samo spotkanie dla różnych klas w jednej szkole. No spoko, ale co jeśli będzie grupa chętnych w marcu 16? Czy mają czekać do maja? A czemu nie? Okej, okay, dobra, no poważnie, już wam tłumaczę. Rozumiem, że grupa chętnych w marcu 16 dotyczy bardziej spotkań z pasją niż warsztatów z wyzwaniem, bo w warsztatach z wyzwaniem, jak już pewnie chyba zrozumieliście i zobaczyliście, tam rzeczywiście ci ludzie, wszyscy, którzy gdzieś tam w trakcie z nas zobaczą, jak fajnie działamy, muszą się zbroić w cierpliwość i poczekać do kolejnej tury, bo no. Tak wygląda proces przygotowywania, czyli przygotowywania z nami i spotkania z ekspertami, ponieważ też nie możemy tych ekspertów angażować, wiecie, w grudniu po południu, słuchajcie, chodźcie, bo mamy 500 studentów, tylko musimy to zrobić zbiorowo, dlatego tak sobie tak zaprojektowaliśmy tę rekrutację. Natomiast jeśli chodzi o spotkania z pasją, to może Kasia, ty przejmiesz odpowiedź, jak te osoby będą oczekiwać na to swoje działanie. Na ten moment planujemy tutaj uspólnienie rekrutacji. Jeżeli dojdziemy do wniosku, że może to nie jest najlepsze rozwiązanie, być może w drugim semestrze, czyli w trzeciej turze coś będziemy zmieniać. Na pewno będziemy czekali na wasze uwagi, wasze wrażenia i wasze wnioski. To wszystko bierzemy pod uwagę. Ja tyle. Dobrze. Ja tu widzę, ktoś napisał, Monika, szanujemy, też szanuję. Jakie zadania będzie miał nauczyciel podczas zajęć w szkole w trakcie realizacji projektu? To jest zależne od tego, czy nauczyciel zgłosi klasę do warsztatów z wyzwaniem, czy zrekrutuje swoją klasę czy szkołę do spotkań z pasją.
ponieważ w trakcie warsztatu z wyzwaniem rzeczywiście rola nauczyciela będzie, że tak powiem, dołączeniem do drużyny. Do drużyny, w której będą studenci i w której będą dzieciaki. Zwłaszcza jeżeli te zajęcia będą odbywały się w jednej klasie, gdzie będzie projektor na wyświetlenie na ścianie i studenci będą widzieli całą klasę, wtedy będzie duża rola nauczyciela, który będzie musiał jakby zarządzać przestrzenią, w której pracują dzieci, czyli będzie musiał ustawić odpowiednio krzesełka, będzie dzieci usadzić, podzielić na grupy, więc tutaj rola nauczyciela będzie bardzo duża. Natomiast w spotkaniach między, znaczy w tej pracy między spotkaniami, rolą nauczyciela przede wszystkim będzie stworzenie przestrzeni do tego, żeby dzieci w tym czasie między spotkaniami miały szansę na to, aby popracować nad tym rozwiązaniem, nad tym problemem, który chcą rozwiązać. Więc przede wszystkim będzie to wyznaczenie czasu i miejsca, w którym te dzieci się spotkają i będą mogły pracować nad tym, co wypracowały wcześniej ze studentami. No i oczywiście chcielibyśmy, żeby nauczyciel też wspierał dzieci w tej pracy w grupach, no bo jednak będzie to praca w mniejszych grupach wśród tych dzieci. Natomiast spotkania z pasją? W przypadku spotkań z pasją od nauczyciela wymagamy, czy od szkoły wymagamy po prostu obecności i nasi wolontariusze, od naszych wolontariuszy nie wymagamy przygotowania pedagogicznego. Także w czasie tych zajęć jest potrzebna osoba, pracownik szkoły, który właśnie od tej strony będzie tak jakby zabezpieczał dzieci. Tak. Tak. Szkoły też zgłaszają się co 2 miesiące. Póki co też zrobiliśmy taką rekrutację czasową dla szkół, przede wszystkim dlatego, co już wcześniej zostało powiedziane, żeby nie pozostawały szkoły, które nigdy nie otrzymają żadnego projektu albo nie doczekają się projektu. Chcemy, aby każda szkoła, która zgłosi się do nas, która będzie chciała podjąć z nami wyzwanie, czy spotkać się z pasją, takie zajęcia otrzymała. Dlatego bardzo będziemy pilnować takiej jakby korelacji w tej rekrutacji studentów i szkół. Przy czym to nie będzie przejście po raz kolejny przez proces rejestracji i wolontariuszy i szkoły. To będzie najprawdopodobniej jedno kliknięcie, czy kilka kliknięć, które właśnie, także będziemy widzieć na platformie, że tak, wy chcecie brać udział w projektach i szkoła. Jak zobaczycie nową platformę, to szalejecie. Tak. Będziecie chcieli klikać. Tak. Do nas. Czy można używać innych platform? Rozumiem, że pytanie dotyczy innych platform poza Zoomem. W warsztatach z wyzwaniem założyliśmy, że będzie to Zoom, ponieważ on jakby najłatwiej wpasowuje się w całą tę metodę, w podział dzieciaków na grupy, wytłumaczenie wszystkim, na czym to polega i jak przebiegają zajęcia. Więc w przypadku warsztatów z wyzwaniem pozostajemy przy Zoomie i będzie to Zoom. Natomiast spotkania z pasją? W przypadku spotkań z pasją myślę, że tutaj podobnie. Będziemy się. Tak. Czy jeśli wrócą spotkania stacjonarne, to czy nadal będzie można robić je online? Myślę, że nie będzie takiego problemu. Tak jak mówiłam, są tereny, do których wolontariuszom trudno jest dotrzeć, po prostu dojechać, zwłaszcza w roku akademickim. W związku z tym tam będziemy chcieli też docierać właśnie online. Dziękuję. Dziękuję za odpowiedzi. Serduszko, my też wysyłamy serduszka. Dziękuję za odpowiedź, okej. Okay. Z tego co widzę, to chyba są wszystkie pytania, chociaż widzę, że tam Lidia ostro coś działa z pisaniem, więc może jeszcze jakieś pytanie do nas się pojawi.
A jeżeli pytania pojawią Wam się później, to my cały, no może nie całą dobę, ale jesteśmy dostępni. Widzę, śmiało. Siedzę tutaj, czekam na Twoje pytania. Czekam, ale odpowiadamy na pewno codziennie od 8 do 16. Jesteśmy na live czacie, na Facebooku, pod telefonem, także odpowiadamy na bieżąco na Wasze pytania. Już widzę, jeszcze mi się nie wyświetla, o jest, dobrze, jest, widzę to pytanie, czy podczas rekrutacji do warsztatów z wyzwaniem od razu sami powinniśmy wybrać jedną z dziedzin, czy można zgłosić chęć udziału w kilku, a zrekrutowani ostatecznie zostaniemy przez współprojektora? Odpowiedź na to pytanie już znajduje się w formularzu rekrutacyjnym, ponieważ w formularzu rekrutacyjnym studenci wybierają z czterech wyzwań, ale nie wybierają, że chcę to, a tego, że tylko jedno i na więcej już nie głosują, ale w przypadku czterech wyzwań głosujecie, czy chcesz to konkretne wyzwanie, czy to konkretne wyzwanie jest Ci obojętne, czy w ogóle nie chcesz go realizować. Więc kiedy my już otrzymamy informacje zwrotne od Was, to przeanalizujemy te formularze i ostatecznie dowiecie się, jakie wyzwanie będziecie realizować z tych, które wybraliście jako te, które chcecie. Monika, jeszcze to w przypadku jasne? Szkół powiedz. A w przypadku szkół, tak jak powiedziałam wcześniej, my szkoły jakby zgłaszamy się do wszystkich czterech, a my w informacji zwrotnej informujemy, które wyzwanie będzie podejmowane z dzieciakami z tej szkoły. Chyba wszystkie pytania się już wyświetliły. A Lidia, widzę, nam coś napisała. Czy nam się to wyświetli na ekranie? Tak, dzisiaj już pytań nie mam. Dziękuję za webinar. Mówię, że ostatnio dowiedziałam się jeszcze więcej cennych info. I super, że osobki z Podkarpacia robią tak porządne notatki z tego webinaru. No my też się bardzo cieszymy, że robicie notatki. Ale jak czegoś nie donotujecie, to śmiało możecie się nas dopytywać. Pozdrowienia dla wszystkich, my też pozdrawiamy. Czy spotkania z pasem można realizować dla młodszych klas 1-3 szkoły podstawowej? Na ten moment skupiamy się na klasach starszych. Oczywiście na wszelkie uwagi, sugestie czekamy i one będą rozpatrywane, ale na pewno w tych pierwszych turach jeździmy do klas 4-8. Szkoda. No szkoda, to szkoda. Ale gdzie nie działają? We stronie? Już masz mikrofon? Okej. Widzicie, tutaj jesteśmy w trakcie zmian na stronie internetowej, więc tam nasze linki mogą nie prowadzić tam, gdzie trzeba, więc po prostu wyszukujcie program projektor w wyszukiwarce i jak dopiszecie program, będzie łatwiej. Jeszcze troszeczkę cierpliwości, zanim przekształcimy wszystkie nasze kanały na nową nazwę, czyli na po prostu projektor, czyli to jest taka nowa, stara nazwa. Skrócona nazwa, tak. Ale z wyszukiwaniem troszeczkę na ten moment może być problemu, zanim wszystko już będzie ustawione na nowo, więc szukajcie po prostu bezpośrednio program projektor. Ja może też tylko dodam, że na wiele nowości, takich uproszczeń w zasadzie, może nie nowości, tylko uproszczeń, nad którymi pracowaliśmy bardzo długo, żeby przyjemniej działało Wam się w takim programie jak projektor, natkniecie się już na samej platformie. Skończyliśmy z wysyłką jakichkolwiek dokumentów. Wszystko będzie odbywało się elektronicznie. Nie trzeba będzie biegać na pocztę i czegokolwiek nam wysyłać. Nawet ciekawostka, zaświadczenia, certyfikaty po każdym projekcie, czy to będą spotkania z pasją, czy warsztaty z wyzwaniem, będą generowały się elektronicznie. Także będziecie mogli je pobierać z systemu. Także bardzo wiele zmian czeka na Was na platformie, także tym bardziej zapraszam do rekrutacji i udziału w programie, w tym odmienionym programie, chociaż dalej bazuje na Waszej energii, Waszych pomysłach i dalej działamy dla dzieciaków.
Dobrze. Kolejne pytanie. Czy szkoła może uczestniczyć we wszystkich turach, czy będzie limit? No nie jest to takie proste pytanie, na które mogłabym udzielić jednoznacznej odpowiedzi, ale rzeczywiście przewidujemy to, że szkoła będzie mogła uczestniczyć w kolejnych turach i nie ukrywam, że będzie to zależało od współpracy, jaka zostanie nawiązana i jakości tej współpracy, ponieważ też nam zależy na tym, żeby szkoły podeszły bardzo partnersko do programu, zaangażowały się w ten program, więc jeżeli ta współpraca będzie przebiegała pomyślnie, to jak najbardziej w kolejnych turach będzie mogła brać udział. Zwłaszcza w spotkaniach z pasją, ale w warsztatach z wyzwaniem też to przewidujemy. Ja myślę, że w przypadku spotkań z pasją tutaj byłoby wskazane, czy fajnie, gdyby dzieciaki mogły wziąć udział w kilku takich projektach z różnych dziedzin, wtedy będą miały szansę odnaleźć swoją pasję, wybrać z tych kilku, których spróbowały. I uważam, że w przypadku spotkań z pasją jak najbardziej. Serdecznie dziękuję za opracowanie odpowiedzi. Staramy się, mimo późnej pory, jesteśmy przytomni. Co będzie, jeśli uzgodnię ze szkołą projekt, ale szkoła zapomni zapisać się na kolejną turę? To chyba dotyczy spotkań z pasją, ponieważ warsztatach z wyzwaniem w ogóle nie wchodzi to w grę. No tak, to technicznie będzie. Technicznie nie wchodzi to w grę. Tak, w przypadku warsztatu z wyzwaniem technicznie będzie to niemożliwe. Co jeśli w przypadku spotkań tak się stanie, no indywidualnie będziemy się takimi sprawami zajmować. Na ten moment rozwiązania technicznego tutaj nie Łukasz, nie potrafię ci podać. Na pewno indywidualnie. Ale cisza zapadła. Nie ma, niech masz pytań. To już ta pora. Okej, dziękuję za odpowiedź. W porządku, staramy się na odpowiadać. Myślę, że chyba już więcej pytań nie ma, bo też mi się nie wyświetla, żeby ktoś jeszcze kombinował i myślał nad pytaniem dla nas. Więc ja z mojej strony bardzo Wam dziękuję za obecność na tym webinarze i na tym, że chcieliście być dzisiaj z nami. I mam też nadzieję, kamerze się, rozprasza mnie ten czas, nie patrzę na niego. Dziękuję za to, że byliście dzisiaj, za to, że zadawaliście pytania, że byliście zainteresowani, chcieliście nam towarzyszyć o tej popołudniowej porze, ten dżdżysty dzień październikowy. I ja naprawdę mam przeogromną nadzieję i przekonanie, że dołączycie do nas zarówno w spotkaniach z pasją, jak i w warsztatach z wyzwaniem, bo dzięki temu też lepiej się poznamy, ja poznam lepiej Was, wy lepiej poznacie mnie, ekspertów, polecam każdą osób, które wymieniłam. Także krótko ode mnie, do zobaczenia na warsztatach i do zobaczenia na spotkaniach z pasją. Monika już zrobiła swoją reklamę teraz. Monika się zareklamowała, Kasia się zareklamowała, więc polecamy się. Piszcie do nas. Mam nadzieję, te spotkania, które będziemy prowadzić online, już nie będą w takiej formie webinaru, więc będziemy, mam nadzieję, też widzieć Wasze twarze i będziemy mogli sobie swobodnie porozmawiać. Tak jak Kasia mówiła, zapraszamy Was do kontaktu na czacie, na Facebooku, możecie do nas pisać, dzwonić. Będziemy doszczegóławiać te wszystkie informacje. Jesteśmy bardzo ciekawi też, jak to wszystko widzicie i cieszymy się, że mogliście się z nami spotkać i jesteście też taką grupą, której no, zdradziliśmy najwięcej, bo dzięki temu, że po prostu przyszliście i chcieliście się tego dowiedzieć, to wiecie dużo więcej niż inni, więc dziękujemy Wam bardzo też ja ze swojej strony, więc dzięki i mam nadzieję, że do zobaczenia, do usłyszenia. Dobrze, to ja również w imieniu całego zespołu, który to webinarium przygotował, ale też wspierał technicznie tutaj Marta, która jest niedaleko nas, była z nami. Bardzo dziękuję za to, że byliście, nie będę się powtarzał, natomiast
chcę powiedzieć, że każda zmiana i jakieś nowości w programie spotkają się pewnie z jakimś, nie wiem, stresem, obawą, natomiast chcę Was uspokoić, że do tej zmiany Was przygotujemy. Wszystkie osoby, które się zgłoszą do programu, czy to nauczyciele, czy to szkoły, czy to studenci, którzy będą realizować już któryś z naszych produktów, będziecie w odpowiedni sposób przygotowani i poświęcimy Wam tyle czasu, ile będzie to wymagało po prostu. Także nie obawiajcie się, my nad tymi zmianami pracowaliśmy bardzo długo, to był bardzo długi proces, bardzo wytężony proces całego zespołu, ale robimy to po to, żeby i dzieciom w przyszłości było lepiej, ale żeby też program realizowało się Wam przyjemniej i był skuteczniejszy. Także te zmiany, mam nadzieję, wpłyną tylko na dobre. I z odwagą zapraszamy Was do działań w projektorze. Tak, to w takim razie już na koniec też chciałabym Wam bardzo, bardzo podziękować. Dzisiaj jestem w takiej formie troszeczkę spoza biura, ale mam nadzieję, że nasze kolejne spotkania już będą się odbywały właśnie w tej przestrzeni biurowej. No i cóż, no nie mogę się doczekać, aż się spotkamy, czy na wyzwaniach bezpośrednio ze mną, ale też na spotkaniach integracyjnych podsumowujących, jeżeli byście wybrali inne działania. My naprawdę głęboko wierzymy w to, że dacie sobie radę i że dzieciaki będą zachwycone zajęciami z Wami. Wiem, że jest to, tak jak Kamil powiedział, duże wyzwanie, czy spotkanie, czy właśnie warsztaty z wyzwaniem. No ale wierzymy w Was i wiemy, po prostu wiem, że sobie z tym wspólnie poradzimy i będzie to na pewno dla wszystkich fajna przygoda. Dziękuję też reszcie zespołu, że tak super ogarnęliście tutaj całe to przedsięwzięcie i co, i do zobaczenia chyba ze wszystkim. To ja może jeszcze na końców dodam, że też oczywiście czekamy na Wasze sugestie, Wasze pomysły. Ja się bardzo cieszę, że tutaj z nami byliście, że zadawaliście pytania i czekamy na kontakt, liczymy na kontakt z Wami. Tyle. Tak, dziękujemy też wszystkim nauczycielom, którzy zechcieli nas tutaj odwiedzić i dowiedzieć się więcej o projektorze, więc takie fajne spotkanie i zespołu, i studentów, i ludzi, którzy pracują z dzieciakami, z młodzieżą. Szkoda, że nie możemy się spotkać na żywo, ale te projekty online, mamy nadzieję, że też będą dobrym doświadczeniem dla wszystkich. Dobrze, trzymajcie się zdrowo, jesteśmy w kontakcie, dziękujemy za udział i zapraszamy do działania. Czekamy na Was. Pa!